Starosta w rozmowie z Radiem Sud potwierdził, że wpłynął na jego ręce donos na dyrektora szpitala w Kępnie. W piśmie zarzuca się dyrektorowi nieprawidłowości w zarządzaniu pracownikami. Wpłynęło pismo od pracowników szpitala. Bez podpisu, na zasadzie anonimu, tak? I rzeczywiście było tam bardzo dużo różnych zarzutów pod adresem dyrektora szpitala. Ale powiem panu i państwu, tak, że nie moją rolą jest oceniać, czy one były zasadne, właściwe, niewłaściwe. Ja nie jestem ani policjantem, ani Bóg wielkim mieszem, który by osądzał, czy rozpatrywał to pod takim kątem, ani zarząd, tak? My nie mamy ani takich uprawnień, ani takich narzędzi, żeby to rozstrzygnąć. Tak więc przesłałem, i to też mój obowiązek, tak? Jeśli przywiąłem taką informację, że coś tam niedobrego się dzieje, tak? Tak z tego wynika, z tego pisma, no to przesłałem tą informację do prokuratury rejonowej w Kępnie. Powiedział Witold Jankowski, który poinformował o sytuacji w pierwszej kolejności dyrektora szpitala. Zarzuty w anonimie, zdaniem starosty, są różne. Dokument trafił nie tylko do zarządu powiatu, ale jak poinformował starosta, także został przez nadawcę przesłany do Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy oraz burmistrza miasta i gminy Kępno, chociaż Piotr Psikus poinformował nas, że nie otrzymał takiego pisma. Czy można traktować niepodpisany dokument poważnie? Ja tego nie rozstrzygam. Ja dostałem taką informację i w związku z tym, że została ona mi przekazana, nie moją rolę jest oceniać taką merytoryczną zawartość tego pisma, że to zresztą wielostronicowego pisma, tylko przekazałem to odpowiedniej instytucji, która ma to rozstrzygnąć, tak? Dyrektor szpitala Andrzej Jackowski nie widział jeszcze tego donosu, więc nie mógł ustosunkować się odpowiednio do tej sytuacji. Nie znam treści tego anonimu. O jego istnieniu zostałem poinformowany w piątek. Nie ten ostatni, tylko poprzedni piątek przez pana starostę, że taki anonim wpłynął na ręce pana starosty. No nie potrafię się odnieść. Nie potrafię się odnieść do treści, bo nie zostałem zapoznany z treścią tego anonimu. Niemniej jednak analizując sytuację w szpitalu, wydaje mi się, że nie może być tam żadnych spraw, które stawią w złym świetle ten szpital i tych pracowników. Co mogło być powodem do napisania donosu? Ochrona zdrowia jest w trudnym okresie w tej chwili. Mamy podwyżki dla wybranej grupy zawodowej i w tym temacie jesteśmy w sporze zbiorowym ze Związkiem Zawodowym Solidarność. Ze wszystkich punktów sporu został nam tylko ten jeden, który dotyczy podwyżek dla wybranej grupy zawodowej. Akredytację, którą uzyskał szpital, gdzie znaleźliśmy się w gronie najlepszych, akredytowanych szpitali w Polsce. I ta akredytacja jakby skurczyła nasz szpital. Wiemy o tym szpitalu wszystko, wiemy o wszystkich pracownikach i też to był kolosalny wysiłek dla wszystkich naszych pracowników. Być może niezadowolenie, brak finansów na regulacje dla pozostałej grupy zawodowej. No trudno mi powiedzieć o przyczynach tego anonimu. Sytuacja finansowa szpitala mamy płynną sytuację. Ostatnie 3 lata był dodatni wynik finansowy. Tak przypuszczaliśmy, że po latach dobrych przyjdą ciężkie i pilnowaliśmy wydatków. To wszystko powoduje pewnie odrobinę niezadowolenia, bo każdy by chciał zarabiać więcej co roku. A niestety finanse na ochronę zdrowia są niewystarczające. Prokuratura rejonowa w Kępnie przekazała materiały na policję. Na chwilę obecną mundurowi nie prowadzą śledztwa, gdyż nie wiadomo, czy w ogóle będzie takie konieczne. Nie ma śledztwa, postępowania i nie ma żadnych postawionych zarzutów. Rzeczywiście Komenda Powiatowa Policji w Kępnie w minionych dniach pod koniec listopada z Prokuratury Rejonowej w Kępnie otrzymała materiały dotyczące sytuacji w kępińskim szpitalu. Są one razem z załączonym do nich anonimem, który przyszedł do Starostwa Powiatowego w Kępnie, następnie został przesłany do Prokuratury Rejonowej. Teraz policjanci będą prowadzili czynności w trybie artykułu 307 Kodeksu Postępowania Karnego, czyli innymi słowy sprawdzą, czy taka sytuacja miała miejsce, czy ma ona charakter przestępczy, ewentualnie jakich czynów mógł się dopuścić dyrektor i dopiero na tej podstawie będzie można wysnuć jakiekolwiek dalsze wnioski.
To standardowa procedura, jeśli zawiadomienie o ewentualnym przestępstwie jest anonimowe. Policja każdy donos traktuje poważnie, nawet jeśli jest to anonim. Bardzo często instytucje, zresztą nie tylko policja, otrzymują anonimy od rozmaitych osób. Dotyczą one sytuacji rodzinnych, są to bardzo często szczegółowo opisane właśnie rodzinne, sięgające nawet ćwierć wiecza i wielu pokoleń sąsiadów, którzy robią rozmaite dziwne rzeczy, na przykład w garażach. Mimo że czasami brzmi to dość dziwnie, ale każdy anonim rozpatrujemy bardzo poważnie. Każda sytuacja opisana w anonimie jest sprawdzana, jest wyjaśniana i ewentualnie później podejmowane są decyzje co do dalszego toku postępowania. Trudno ustosunkować się do zaistniałej sytuacji, a już na pewno wyrokować przed szczegółową analizą zarzutów opisanych w donosie. Wszak za podpisem pracownicy szpitala może ukrywać się każdy. Anonim napisać wszak może zarówno niezadowolony pacjent, jak i rozżalony pracownik. Tym samym zarzuty mogą być zarówno próbą naświetlenia sytuacji panującej w kępińskim szpitalu, jak i chęcią oszczerstwa dyrektora. Stara zasada głosi, nie ma winnego, nie ma kary, ale w tym wypadku nie ma też oficjalnie nawet poszkodowanego.